Anne Roj, ostatnia z gryfitów i zamek książąt pomorskich w Słupsku. Albo może historia ostatnich gryfitów? Ryszard Kapuściński powiedział Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich. O bogatej historii polskiej regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Nawiązując do mojego podcastu o Darłowie i Eryku Pomorskim, postanowiłem trochę szybciej niż w bliżej nieokreślonym czasie nagrać coś o zamku książąt Pomorskich w Słupsku. Jak powiedziałem w podcaście o Pomorskich Czarownicach, powiązać jego historię z ostatnimi grefitami. W opowieści pojawi się jeszcze jeden zacny ród pomorski, ale o nim za chwilę. Zaczniemy od skarbów. Podczas końcowych miesięcy II wojny światowej w 1945 roku, kiedy armia czerwona zbliżała się do pomorza, wiele osób podejmowało działania w celu ukrycia swoich kosztowności i cennych przedmiotów. Było to powszechne zjawisko wśród ludności cywilnej, która chciała zabezpieczyć swoje dobra przed grabieżą lub konfiskatą. Niektórzy zakopywali je w ogrodach, polach czy innych miejscach wokół domów. Inni ukrywali je wewnątrz budynków, podłogach, ścianach lub innych miejscach trudno dostępnych. Często przedmioty były pakowane w szczelnie zamknięte skrzynie, worki lub pojemniki, aby uchronić je przed wilgocią i uszkodzeniami. Jednak okrywanie kosztowności nie zawsze było skuteczne. Wiele miejsc zostało przetrząśniętych przez żołnierzy Armii Czerwonej lub funkcjonariuszy radzieckich, którzy mieli już dużą wprawę w poszukiwaniu wartościowych przedmiotów. Podobnie jak lisowczycy z 23 odcinka mojego podcastu. W rezultacie wiele z tych skarbów zostało znalezionych i skonfiskowanych, ale jeden z nich był naprawdę dobrze ukryty. 21 czerwca 1985 roku do domu przy ulicy Trauguta 18 w Słupsku zapukała starsza kobieta w towarzystwie młodego mężczyzny przedstawiła się jako Ingeborg von Heiser córka Kurta von Kleista dawnego mieszkańca tego domu starsza pani zapytała czy zapytała oczywiście mieszkańców czy nie mają nic przeciwko przejrzeniu piwnicy i przekopaniu ogródka w poszukiwaniu czegoś co Pozostawił tu pod koniec wojny jej ojciec. Miała być to skrzynia i trochę rodzinnych pamiątek, a po tym jak dwie mieszkające w domu rodziny przystały na jej prośbę, powiedziała, że wróci za kilka dni. Oczywiście domyślacie się, co mogło się wykluć w głowach mieszkańców słupskiej willi. Pamiętacie film Skarb? Zabrali się za robotę i odnaleźli zakopaną w piwnicy skrzynię ze srebrną zastawą. Najcenniejszym zabytkiem, Wśród zastawy był kubek Kronenbergów z 1599 roku. W zastawie było w sumie 100 przedmiotów sygnowanych Herbem Kleistów czy Słupcim Gryfem. Tej zastawy była ślubną wyprawą Anny von Utkamer, żony Kurta von Kleist, matki starszej pani, która rozpoczyna tę historię. Skarb znaleziony przez dwie rodziny był oczywiście bardzo cenny, choć bar wartość była trudna do oszacowania, w dodatku niepodzielny na dwie równe części i zaczęły się kłótnie. Do drzwi zapukał to inne, nie pani Ingeborg, a funkcjonariusze Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, bo na szczęśliwców ktoś po prostu doniósł. Lokatorów zabrano na dołek, a konserwator zabytków oszacował wartość znaleziska na 5 milionów złotych. Warto powiedzieć, że w tym czasie dobra pensja wynosiła 20 do... 30 tysięcy złotych. Dla Ingeborg von Kaiser rzeczy miały wartość niematerialną, więc słała nawet listy do generała Jaruzelskiego, domagając się zwrotu rodzinnych pamiątek. Ostatecznie zdecydowano o wypłacie pani von Kaiser znaleźnego, a przedmioty trafiły do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Ale dopiero... 4 maja 1987 roku. Cały zbiór udostępniony jest zwiedzającym Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku dopiero od 1998 roku. Jest to znalezisko związane z historią najstarszych rodów pomorskich von Kleist, niegdyś kleszcz, oraz Putkamer, niegdyś podkomorzych. Zamek Książąt Pomorskich to dzisiejsze miejsce nieoczywiste Skarb można w nim oglądać, ale zamek za chwilę powróci. Historię tę opisał przemysław Woś w swojej książce Sekrety Słupska i Okolic. A teraz trzeba by opowiedzieć o zmierzchu Gryfitów. Panujący na przełomie. XVI i XVII wieku na tronie wołogowskim i szczecińskim książę pomorski Bogusław XIII miał liczne potomstwo i nic nie zapowiadało końca dynastii. Jego synowie obejmowali księstwa wchodzące w skład państwa pomorskiego, a córki wychodziły za mąż, za przedstawicieli zacnych rodów. Tak było również z jego ostatnim dzieckiem, urodzoną w 1590 roku córką Anną, którą wydano za lotaryńskiego arystokratę Ernesta księcia Croix arschot rabiego Pontenot i Bayot. Wtedy jeszcze nic nie zapowiadało, że Anna będzie ostatnią lub może przedostatnią z rodu gryfitów. Nazywano ją Anna Pomorska, Anna von Croix und Erschot, Anna de Croix lub po prostu Anna Gryfitka. Księżniczka wychowała się w Bardzie i Szczecinie, początkowo pod opieką matki, ale Klara Brunszwicka z dynastii Welfów zmarła, gdy Anna miała 8 lat. Kolejna żona Bogusława XIII, Anna Holsztyńska, nie chciała opiekować się Pasierbicą, więc księżniczka dorastała pod okiem ciotki, kształcąc się w duchu humanizmu, a także i luteranizmu. Anna uchodziła za głęboko religijną osobę. Była Drobna i niewysoka, ale mówiono o niej, że jest piękną kobietą. Choć nie potwierdza tego portret Anny, jaki możemy zobaczyć w Szczecinskim Muzeum Narodowym. Zapewnie portret ten wykonany był, kiedy księżna była już w podeszłym wieku. Na męża wybrano jej wspomnianego już Ernesta de Croix, reprezentującego stary, francuski i kardyjski ród. Jego włości, czyli Baronia Croix, księstwo Cime. Czy władztwo Arschot znajdowały się na terenie dzisiejszej Belgii i Holandii. On sam od 1598 roku miał prawo do noszenia tytułu Księcia Rzeszy, co się później zemści. Warto nadmienić, że małżeństwo Anny i Ernesta. Było małżeństwem ekumenicznym, bo on był katolikiem, a ona luteranką. Ślub młodej pary w obrządku ewangelickim odbył się w Szczecinie w sierpniu 1619 roku. W czasie miodowego miesiąca, który spędzili w należącym do Ernesta zamku Winstigen w Lotaryngii, Anna zaszła w ciążę. Ale tu historia się komplikuje, bo tytuł księcia Rzeszy zobowiązuje i obowiązki wzywają. Rozpoczyna się wojna trzydziestoletnia i Ernest w randze generała musi walczyć u boku cesarza Ferdynanda II przeciwko wojskom Unii Protestanckiej, nawiasem mówiąc, współwyznawcą swojej żony. 26 sierpnia przyszedł na świat syn Anny i Ernesta, któremu nadano imię Ernest po ojcu. I Bogusław po dziadku. Ernestowi nie udało się zobaczyć syna, gdyż zmarł on kilka tygodni po jego narodzinach w obozie polowym. Od Oppenheim nad Renem. Zaczęły się problemy natury spadkowej z rodziną męża i natury światopoglądowej związanej z wychowaniem syna. Zawarto układ pomiędzy Anną i Karolem Aleksandrem, bratem Ernesta, na mocy którego Ernest Bogusław miał być wychowany przez dziadka, a po jego śmierci przez któregoś z kuzynów ojca. Anna miała zarządzać dobrami nieletniego do chwili, gdy ponownie wyjdzie zamo. Księżna zerwała te umowy i udała się do Szczecina, na dwór brata Bogusława XIV, aby tam rozpocząć starania o przyznanie swojemu synowi biskupstwa kamieńskiego, które tak naprawdę od czasów przejścia państwa pomorskiego na luteranizm pełniło rolę jednego z podległych Szczecinowi księstw, tak jak... Księstwo Wołogoskie czy Darłowskie, administrując jednocześnie Pomorski Kościół Ewangelicki. Jednak funkcją biskupa kamieńskiego pełnił brat Anny Urlek, będący jednocześnie księciem Darłowa i Bytowa. W czasie rozmów na temat przyszłości Ernesta Bogusława Urlek uległ wypadkowi w Pobierowie i zmarł. W podcastach o Rodzie von Borg i pomorskich tarownicach opowiadałem o kląstwie Syn Sydonii, rzuconej na ród Gryfitów. Urlek był jedną albo jedyną nadzieją na przedłużenie dynastii gdyż jego brat Bogusław był bezpłodny. Jako spadkobierca Urlyka, Bogusław XIV sam ogłosił się biskupem, a siostrzeńcowi zapisał tę godność w spadku, na wypadek bezpotomnej śmierci. A tak, jak już powiedziałem, wiadome było, że umrze bezpotomnie. Kapituła kamieńska zatwierdziła młodego księcia jako paudiotora, czyli przyszłego biskupa pod warunkiem wychowania młodzieńca w wierze luterańskiej. Dodatkowo Bogusław XIV przekazał Annie zamek w Słupsku, aby tam zamieszkała z synem, więc Anna po porozumienia z rodziną de Croix łamie do końca, zamieszkując wraz z synem na zamku. Książę Ernest Bogusław mieszkał z matką do 14 roku życia, a następnie, jak to na pomorskiego arystokratę przystało, wyjechał na studia na Uniwersytecie w Gryfii, czyli Greifswaldzie. Anna nie ustawała w wysiłkach, aby jej syn, rodu de Croix, uzyskał należny spadek po ojcu, jednak daremnie. W warunkach szeregu Układów politycznych, bo przecież trwała wojna trzydziestoletnia, a pomorze władała Szwecja. Udało się uratować dla Ernesta biskupstwo kamieńskie. Tu nie chodziło tylko o splendor, ale i o dochody biskupie. Dla zarządzającej przez Annę ziemi słupskiej nie był to najlepszy okres. Obok wojny trzydziestoletniej wybuchła także wojna w sąsiedniej Polsce, wojna polsko-szwedzka, więc Słupsk staje się drogą aprowizacji wojsk. W latach 1627-1630 stacjonują tu wojska cesarskie, podczas których w mieście wybuchły nawet dwie epidemie. Odsyłam do podcastu o czarownicach. Tam staram się pokazać tło przyszłych procesów czarownic. W 1630 roku miejsce wojsk cesarskich zajęli Szwedzi i łupili po szwedzku. Coś o tym wiemy. Anna, mimo że była luteranką, nie akceptowała okupacji szwedzkiej i zainicjowała nawet powstanie stronnictwa pro-Brandenburskiego. Po przejściu frontu ziemie były spustoszone, a oddziały marszałka polnego. Arnima spaliły miasto, z którego pozostało tylko ponoć budynki w okolicy Bramy Słupskiej. Jest wiele pisanych dowodów, jak dobrym gospodarzem była Anna. Osiadając nadane jej przez brata Bogusława ziemie słupskie, lęborskie i bytowskie, Anna odbudowywała zamki i folmarki oraz skolonizowała na nowo spustoszoną wojną trzydziestoletnią okolicę. Zależało jej na tym, aby syn objął potem tę ziemię. Niestety dla Anny i Ernesta Bogusława ziemię lęborską i bytowską w 1637 roku włączono do Polski, bo tamtejsze szerody szlacheckie do tego rządziły. Bezpotomna śmierć jej brata Bogusława XIV i wejście umowy sukcesyjnej spowodowało to, że Pomorze miało wejść w skład Brandenburgii. Mówiłem o tym w podcaście o Pomorzu Szwedzkim. Odsyłam do niego zainteresowanych słuchaczy. Szwedzi, którzy ponownie próbowali stworzyć Dominus Bar Mari Baltici, jak to... Kiedyś chciał zrobić Eryk Pomorski, nie chcieli oddać okupowanych przez siebie terenów Brandenburgii. Z kolei polski król Władysław IV obstawał, że ma papiery na to, że ziemia sławieńska, słupska i darłowska powinny być lennem Polski. W wyniku pokoju Westfalskiego podzielono Pomorze między Szwecję i Brandenburgię, a Słupsk znalazł się w Brandenburgii, a... Z kolei dobra biskupstwa kamieńskiego miały być wspólne. Szakoba oba kraje były protestanckie. Anna pozostała na słupskim zamku wraz z synem, zostali lennikami elektora brandenburskiego. Polityka nie przestawała odgrywać wielkiego znaczenia. Tu pojawia się też Georg von Sycewic. Sycewice to dziś miasto niedaleko słupska. Wspólnie z nim księżna prowadzi działalność szpiegowską. Człowiek ten zyskał zaufanie zarówno u elektora, jak i u fedów i umiał wywierać odpowiednie naciski. Kolejnym współpracownikiem Anny i tajnym doradcą Ernesta Bogusława stał się y, niejaki Georg von Bonin, dziekan kapituły kołobrzeskiej. On wystarał się dla Anny i jej syna o wiele przywileju. Odbudowę ziemi słupskiej przerwała kolejna wojna pierwsza wojna północna, w której Brandenburgia wystąpiła po stronie szwedzkiej. W tym czasie nawet szlachta słupska negocjowała z królem polskim Janem Kazimierzem o pełnej, pewnej formie protektoratu. Ale jakim królem był Jan Kazimierz, wszyscy wiemy więc pewnie nic nie wynegocjowali. Ostatecznie ziemie pozostają w obrębie wpływów Brandenburgii. W Słupskim Zamku księżna zajmowała się także sprawami kultury i sztuki i pielęgnowania dziedzictwa rodu. Konoc po śmierci brata Bogusława XIV sprowadziła do Słupska ze Szczecina pamiątki po gryfitach. Wśród nich był słynny miecz, podarowany Bogusławowi X pielgrzymującemu do Ziemi Świętej przez papieża Aleksandra I. Była opiekunką i fundatorką kościołów na podległym jej terenie. Swego syna wychowała w świadomości, że jest ostatnim z rodu Gryfitu. Anna dożyła 70 lat. Prawdopodobnie zachorowała na gruźlicę. W dniu 7 lipca 1660 roku księżna zmarła. Po trwającej trzy tygodnie chorobie. Jej pogrzeb był wydarzeniem rodzinnym, religijnym i politycznym, w którym wzięła udział szlachta ziemi sławieńskiej i słupskiej. Wszyscy zrozumieli, że odeszła ostatnia z rodu Grefitów. W dańsku Salomon Gisler wykonał cynowy sarkofag dla zmarłej, a syn w kościele zamkowym ufundował epitafium dla matki. Warto też nadmienić, że dzięki Annie i jej pobożności wydrukowano katechizm Marcina Lutra o kaszubsku dla lokalnej ludności. To pozwoliło na odtworzenie języka w przeszłości. Nie pierwszy raz i nie ostatni. Co więcej, miał on służyć protestanckim księżom, znającym polski i niemiecki. Tu przekazuję pozdrowienia Mirce, InstaKaszubce. Nasz nowy podcast, albo nasz wspólny podcast o ziemi bytkowskiej dalej czeka. Mówi ode mnie. Wspaniała kobieta, mądra i nietuzinkowa. Ostatnia z rodu. Choć niekoniecznie, bo tak naprawdę ostatnim z Gryfitów po kądzieli był Ernest Bogusław de Croix, jej syn. O Erneście Bogusławie także słów kilka. Przypominam, urodzonym w sierpniu 1620 roku na początku wojny, młody książę po wspomnianych już studiach. W udał się w podróż po wielu krajach ówczesnej Europy. Po śmierci wuja Bogusława XIV, tapitua kamieńska, jak już wspomniałem, wybrała go na biskupa. Jednak sytuacja polityczna nie pozwoliła na objęcie urzędu, więc podczas wojny trzydziestoletniej przebywał głównie u matki w Słupsku. Po negocjacjach ze Szwedami zapadła decyzja o przyznaniu biskupstwa kamieńskiego. Brandenburgii w 1650 roku. W Berlinie Ernest wynegocjował odstępne zazrzeczenie się formalnego biskupstwa przy jednoczesnym zachowaniu tytułu. Przy okazji królowa szwedzka Pristina nadała mu ziemię słupską we Władanie w 1647 roku. Sam Ernest, jak matka był z dwojga złego pro-Brandenburski i mocno się starał o względy elektora Fryderyka Wilhelma. I udało mu się to w 1650-1665 roku, gdy elektor powołał go na namiestnika Pomorza, a później na namiestnika Prus Książęcych. Wiązało się to z przeniesieniem do królestwa, królewca. Ponoć za Słupskiem bardzo tęsknił. W 1678 roku zrezygnował ze swojego stanowiska w królewcu i wrócił do Słupska. Dużo chorował. Zmarł w 1684 roku na zamku książąt pomorskich w Słupsku, lub jak to woli w Stol, gdzie został pochowany w kościele zamkowym u boku swej matki Anny. Z Ernestem wiąże się jeszcze historia legendarnego gobelinu, opony kroja, który jak, jako ostatni gryfita pokądzieli odziedziczył. Przekazał go do Greifswaldu, gdzie do dziś możemy go podziwiać, ale na pewno o oponie kroja opowiem innym razem. No, jasem mówiąc, Ernest Bogusław zachował tytuł księcia Rzeszy, a także tytuły do księstwo ojcu. Ale czy Ernest Bogusław był ostatni? Nie. Mimo, że nigdy się nie ożenił, miał syna z mieszczką, Dorotom Lewin, i to jego syn jest naprawdę ostatnim grewitą z historią, która nie wprawiła w ojca, ojca w zadowolenie. Syn Ernesta Bogusława miał się urodzić po 1652 roku i książę. Dołożył wszelkich starań, by elektor brandenburski nadał mu tytuł szlachecki. I jako Ernest von Roengreif funkcjonował jego syn. Ernest Bogusław zadbał o spuściznę dla syna, czyli dobra. Smołdzińskie w Ziemi Słupskiej, a także o edukację na uniwersytecie w Gryfii, tak jak ojciec. Młody Ernest, tak jak ojciec, udał się w podróż po świecie i w Rzymie spotkał papieża i przeszedł na katolicyzm, wstępując do Jezuitów. Tak zakończyły się definitywnie relacje ojca i syna. Syn zmarł jako zakonnik w Ingolstadt w dzisiejszej Bawarii. Historia Anny. I Bogusława, świetnie opisano jest w publikacji pod tytułem Księżne Wdowy, mieszkanki słupskich zamków. Miejsce nieoczywiste to Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku, miejsce, o którym już powiedziałem, omijane na trasie z Gdyni do Szczecina. Szkoda, bo warto zajechać. Przy zamku pierwsza rzecz, jaką zauważymy, to pomnik księcia Bogusława X na dziedzińcu zamkowym. Więc nie tylko Szczecin ma pomnik Bogusława X. Słuchacze odsyłam do 25. odcinka podcastu, gdzie o tym księciu opowiadam. Do wizyty w zamku książąt pomorskich w Słupsku skłoniły mnie sarkofagi. Anny i Ernesta, o których za chwilę opowiem. 4 lipca roku 1977 w kościele dominikańskim Świętego Jacka, pomisyjnie sarkofagi Anny de Croix i jej syna Ernesta Bogusława zostały otwarte. Wcześniej stały tutaj nie- Naruszone w krypcie tegoż kościoła, zwanego także zamkowym. Cynowe sarkofagi oraz odnalezione przedmioty trafiły do zamkowej ekspozycji, a szczątki gryfitów wróciły do krypty we współczesnych sarkofagach i tam w dalszym ciągu spoczywają. Ciekawe, co zdarzyłoby się, gdyby synowe sarkofagi dopadły sowieckie oddziały trofejne. No cóż, ciekawe. Jeszcze jedną rzeczą jest, że oprócz Anny i jej syna. Był tam sarkofag Katarzyny Urszuli, pewnej dryfitów z linii saksońskiej. Ten z kolei sarkofag był otwarty i rozkradziony, ale możemy go dalej podziwiać w Muzeum w Słupsku. Wróćmy do zamku i jego historii, na którego dziedzińcu przywita nas, jak wspomniałem. Bogusław X, widać, musiał maczać w tym zamku palce. Nie jest to zamek z tysiącletnią historią, a jest to dawna rezydencja książacego Rodusz Gryfi, zbudowany na początku XVI wieku jako zamek gotycki przez księcia Bogusława X Wielkiego. Podobno budownie rezydencji sprzeciwiali się mieszczanie słupscy, jednak władza fund fundatora wzmocniła się na tyle, że miasto musiało ustąpić. Data powstania zamku według kronik miejskich to rok 1507, a wzniesiono go na dawnym dziedzińcu młynskim. Jedna ze ścian była wkomponowana w mur obronny stolp, czego dzisiaj już nie zobaczymy. Zamek pełnił głównie funkcję mieszkalną jako dwukondygnacyjna murowana budowla na rzucie prostokąta z przyległą do fasady zamku główną wieżą. Przebudowano go w latach 80. XVI wieku za czasów panowania księcia Jana Fryderyka. Tego samego, który przebudował zamek szczeciński w formie zbliżonej do tego, co możemy dzisiaj zobaczyć w Szczecinie. Gotycka budowla Bogusława X przekształciła się więc w renesansową rezydencję książęcą, czyli trójkondygnacyjny budynek odpiwniczony. Dalej na rzucie prostokątnym, jak poprzednia budowla, w mniej więcej takim samym stylu przetrwał do dziś. Nawiasem mówiąc, Jan Fryderyk przygotował go na rezydencję dla swej żony, Ermuty, która przeżyła go o całe 23 lata. To zobaczymy w zamku. W zamku mieści się dziś Muzeum Pomorza Środkowego i oczywiście koniecznie należy zobaczyć cynowe sarkofagi. Anny de Croix i jej syna Ernesta Bogusława. To cynowe arcydzieła z elementami nawiązującymi do rodu. Dodatkowo w osobnej gablocie zobaczymy pamiątki, które których gryfici zostali pochowani, np. dwie bransolety o złotych kasztach, złoty emaliowany krzyż na wstążce oraz złoty pierścień z piętnastoma diamentami i datą upamiętniającą śmierć księżnej Anny. Po otwarciu sarkofagów wszelkie znaleziska udostępnione są zwiedzającym. W muzeum zobaczymy także Skarby Sztuki Sakralnej Pomorza przepiękna wystawa. Oraz oczywiście wspomniane przeze mnie na początku podcastu przez 40 lat zakopane w ziemi pamiątki pamiątki rodziny von Kleist. Na całe szczęście. Gryfitom w ramach spolszczania historii pomorza w czasach słusznie minionych dorobiono polskie pochodzenie, co niewątpliwie pomogło zachować historię Anny i Ernesta. Pomyślcie, ile podobnych historii na tzw. ziemiach odzyskanych poszło w zapomnienie. Taki niepozorny dla wielu słupsk, a minimum trzy miejsca nieoczywiste. Dziś. Opowieść o drugim, zamek w Słupsku i sarkofagi de Croix to punkt obowiązkowy na szlaku atryfitów. Nie zapominajcie o nim, nawet smażąc się na plażach Ustki czy Łeby. Okochajmy naszą nową historię. Ernest Bogusław de Croix odziedziczył również po gryfitach arcydzieło sztuki renesansowej, wspomnianą oponę Kroja. Gobelin przedstawiający Marcina Lutra i dwa rody, Saski i Pomorski, zakorzenione w wierze luterańskiej. Dzieło to przekazał uniwersytetowi w Garajswaldzie, gdzie znajduje się do dziś i można je zobaczyć. Ale oponakroja to już inna historia. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Drodzy słuchacze, jeśli słuchacie miejsc nieoczywistych na Spotify. Apple Podcast, czy też Player FM, proszę o krótką chwilę. Dajcie znać, co sądzicie o kaście, przyznając ocenę w postaci gwiazdek. To proste działanie pomoże mi zdobyć większą widoczność i dotrzeć do jeszcze większej liczby osób, które mają podobne zainteresowania. Wasze komentarze, opinie, sugestie są niezwykle ważne, dlatego też zachęcam Was do dzielenia się tymi refleksjami pod adresem gmail.com. Każdy Was głos jest niezwykle cenny i pomoże mi w rozwoju podcastu. Możecie również wesprzeć podcast na stronie bycofit.tw. miejsca nieoczywiste. Podcast jest non-profit, a środki wykorzystuje na promocję treści w mediach społecznościowych.